Moje nazwisko Krzysztof Poli, jestem gastrologiem, pracuję zarówno w oddziale, jak i w przychodni i stykam się często z chorymi, którzy przychodzą zaniepokojeni wynikiem USG, który wskazuje na stłuszczenie wątroby. I dlatego chciałbym przybliżyć Państwu tą kwestię. Stłuszczeniowa choroba wątroby jest bardzo powszechna w Europie, dotyczy 15-40% całej populacji. Dotyczy na ogół osób z nadciśnieniem tętniczym, z cukrzycą, z nadwagą czy wręcz otyłością. I tutaj rolę odgrywa po pierwsze styl życia, jaki prowadzimy i w jaki sposób się odżywiamy. Po drugie nasze geny. Jeżeli przyjmujemy nadmiar kalorii, mamy nadwagę, dochodzi do zjawiska, które nazywa się insulinooporność, oporność na insulinę. Insulina jest hormonem, który pozwala nam po posiłku odłożyć nadwyżkę energii na później w postaci glikogenu w wątrobie i w postaci tkanki tłuszczowej. Ale jeżeli mamy nadmiar tkanki tłuszczowej czy spożywamy nadmiar kalorii, to wtedy rozwija się oporność na insulinę i wtedy nadmiar tłuszczu gromadzi się właśnie w wątrobie. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że nadmiar tłuszczu w wątrobie zachowuje się trochę jak zbiornik z toksyczną substancją albo z paliwem. Mianowicie wolne rodniki, które powstają w wyniku różnych przemian w wątrobie, utleniają ten nagromadzony tłuszcz i dochodzi do powstania kolejnych reaktywnych substancji, które uszkadzają komórkę wątrobową. Uszkodzenie wątroby postępuje bardzo powoli, prowadzi do jej włóknienia i po kilkunastu, kilkudziesięciu latach może doprowadzić już do bardzo poważnego uszkodzenia wątroby, czyli marskości. Dlatego stłuszczenie wątroby nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla naszego życia, ale stanowi sygnał, że powinniśmy przemyśleć, w jaki sposób się odżywiamy i jaki tryb życia prowadzimy. Jak poradzić sobie ze stłuszczeniem wątroby? Podstawowe znaczenie ma aktywność fizyczna. Zaleca się, abyśmy co najmniej 5 razy w tygodniu poświęcili 30 do 45 minut na aktywność fizyczną. Nie musi ona doprowadzać do skrajnego wyczerpania, wystarczy lekkie zmęczenie. Ważne jest, aby trwała powyżej 30 minut, bo dopiero wtedy zaczyna się spalać nadmiar tłuszczu. I bardzo ważna jest regularność. A już rodzaj aktywności to możemy dobrać sobie sami w zależności od naszych upodobań, predyspozycji. Bardzo ważne jest również odżywianie. Powinniśmy unikać cukrów prostych, tłuszczów zwierzęcych, napojów słodzonych. Krótko mówiąc, wszystkiego, co rozumiemy pod pojęciem fast food, czyli takie byle jakie jedzenie, które łykamy dla wygody w biegu. Oprócz tego, czego nie powinniśmy jeść, powinniśmy też zwrócić uwagę na wzbogacenie naszej diety. I tutaj bardzo ważne są warzywa i owoce, ryby, takie jak makrela, łosoś, tuńczyk, bo zawierają one bardzo korzystne omega-3 kwasy tłuszczowe. Jednak myślę, że najlepiej opowie o tym Państwu koleżanka dietetyk i że warto będzie posłuchać jej konkretnych rad, jak wdrożyć te zalecenia w życie. Leki odgrywają mniejszą rolę w leczeniu stłuszczeniowego zapalenia wątroby, choć duże nadzieje są wiązane z nowymi lekami przeciwcukrzycowymi z grupy inkretyn. Ostatnio pojawił się kwas obetycholowy, który jest jednak jeszcze lekiem niedostępnym i drogim. W pewnych sytuacjach używa się też innych leków, antyoksydantów, takich jak witamina E. Najlepiej jednak doradzi Państwu w tym zakresie lekarz. Warto zaznaczyć, że niealkoholowe stłuszczenie wątroby częściej dotyczy osób z nadmierną masą ciała. O ile taka występuje, trzeba zastosować dietę mającą na celu po prostu zredukowanie tych nadmiernych kilogramów. Bardzo ważne jest, żeby te kilogramy nie były tracone w zbyt szybkim czasie, ponieważ nadmiar uwalnianych wtedy kwasów tłuszczowych może niekorzystnie wpływać i pogarszać stan wątroby. Jak powinna wyglądać dieta w niealkoholowym stłuszczeniu wątroby? Przede wszystkim powinna być to dieta oparta
na jak najmniej przetworzonych produktach. Jeśli chodzi o warzywa, produktami, które powinniśmy wybierać, są warzywa o najniższym stopniu przetworzenia, czyli warzywa w postaci surowej, w postaci sałatek, surówek, gotowane na parze, czy na przykład pieczone. Jakich warzyw powinniśmy unikać? Przede wszystkim warzyw wysoko przetworzonych, czyli na przykład w postaci puszek, w postaci konserw, czy na przykład w postaci warzyw kupowanych gdzieś na wagę, czy już gotowych, w które możemy zaopatrzyć się w sklepie. Takie gotowe sałatki bardzo często zawierają w swoim składzie bardzo dużą ilość tłuszczu, ale również cukru i soli, a te dodatki niekorzystnie będą wpływały na funkcjonowanie wątroby. Jeśli chodzi o owoce, ta sama zasada, czyli wybieramy owoce o najniższym stopniu przetworzenia. Będą to oczywiście owoce surowe, ewentualnie mrożone. Jakich owoców unikamy? Owoców przede wszystkim kandyzowanych, obsmażanych, tak jak w przypadku suszonego banana, czy na przykład owoców w postaci puszkowanej. Jeśli chodzi o produkty zbożowe, również ta sama zasada, czyli wybieramy produkty zbożowe o najniższym stopniu przetworzenia, na przykład brązowy ryż, brązowy makaron, gruboziarniste bądź średnie kasze, ewentualnie nisko przetworzone brązowe pieczywo, takie jak pieczywo razowe, pieczywo pełnoziarniste. Czego unikamy? Wysoko przetworzonych produktów piekarniczych, czyli wszelkich słodkich bułeczek czy białego chleba. Unikamy oczywiście białych makaronów, białego ryżu i drobniutkich kasz, czyli na przykład kaszki typu kuskus. Co mamy dalej? Dalej mamy produkty mleczne. Pamiętajmy, że tłuszcz będzie składnikiem, który niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie wątroby, zwłaszcza jeśli chodzi o tłuszcz zwierzęcy, który właśnie występuje we wszystkich produktach mlecznych, więc unikamy wszelkich tłustych produktów mlecznych, takich jak sery żółte, takich jak sery pleśniowe, takich jak masło, czy na przykład śmietana. Zamiast tego wybieramy chude produkty mleczne, odtłuszczone produkty mleczne, czyli na przykład jogurty, kefiry, maślanki, chudy ser biały czy chudy twarożek. Pamiętajmy, aby wybierać produkty naturalne, ponieważ w produktach owocowych, smakowych występują duże ilości cukrów prostych. Wybieramy oczywiście produkty naturalne. Wszelkie produkty owocowe czy smakowe będą zawierały duże ilości cukrów prostych, zwłaszcza syropu glukozowo-fruktozowego, który oczywiście niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie wątroby. Co dalej? Dalej mamy produkty takie jak na przykład mięso, ryby. Warto zaznaczyć, że tłuszcz zwierzęcy znowu będzie czymś, co bardzo niekorzystnie wpływa na tą odtłuszczoną wątrobę, więc stawiamy na chude wędliny, chude mięsa, czyli głównie będzie to mięso drobiowe. Unikamy wszelkich wysokowydajnych wędlin, unikamy wędlin sklepowych, mielonych, konserwowych, pasztetów sklepowych, czy na przykład kiełbas i salami. Ryby powinniśmy również w przypadku stłuszczenia wątroby spożywać tłuste. Raz na jakiś czas może to być ryba z większą zawartością tłuszczu, ale ważne, żeby to nie była ryba na przykład w śmietanie, w oleju, czy na przykład w postaci konserwowej. Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, są tłuszcze. Tych tłuszczów możemy spożywać bardzo mało, jeśli chodzi o stłuszczenie wątroby, więc warto stosować takie techniki kulinarne ograniczające ilość dodatku tłuszczu, czyli jeśli przygotowujemy jakieś danie, nie polewamy jego oliwą z góry, tylko ewentualnie z łyżki i na łyżkę, wtedy jesteśmy w stanie kontrolować ilość tłuszczu, który użyliśmy. Bardzo fajnie również byłoby zaopatrzyć się w taki dozownik ze sprayem, wtedy po prostu sprayujemy tym tłuszczem potrawy i ilość dodanego tłuszczu jest ilością minimalną. Najlepszym wyborem w przypadku tłuszczów oczywiście będą to tłuszcze pochodzenia roślinnego, na przykład olej rzepakowy, oliwa z oliwek albo olej lniany jest rewelacyjnym rozwiązaniem. Należy tylko zaznaczyć, że olej lniany jest tłuszczem bardzo wymagającym, czyli absolutnie nie nadaje się do smażenia i należy go spożywać tylko i wyłącznie w postaci surowej. Jeśli chodzi o niealkoholowe stłuszczenie wątroby, produktami, których w szczególności powinniśmy unikać, są przede wszystkim słodycze. Słodycze obfitują w cukry proste, słodycze obfitują również w tłuszcze, o czym nie każdy wie. Kolejną grupą produktów, które nie powinny pojawiać się u pacjentów cierpiących na niealkoholowe stłuszczenie wątroby,
Jest alkohol, jest on absolutnie zakazany w przypadku tej jednostki chorobowej. Jeśli chodzi o napoje, stawiamy na napoje bez dodatku cukru, czyli woda, czyli napary herbaciane bądź kawa, która będzie tutaj bardzo korzystnie wpływała. Napojami, które powinniśmy spożywać w danej jednostce chorobowej, są niesłodzone napoje, takie jak woda, herbata bądź kawa. Powinniśmy unikać napojów słodzonych, takich jak na przykład kolorowe, gazowane produkty.